W ostatnim czasie dużo mówi się o spowolnieniu gospodarczym, nic więc dziwnego, że ekonomiści co miesiąc przyglądają się napływającym raportom. Właśnie poznaliśmy komplet tych raportów za październik, i one pokazują, że o ile gospodarka rozwija się w wolniejszym tempie niż w pierwszej połowie roku, to cały czas jest to względnie stabilny wzrost. Lekko pozytywnie w październiku zaskoczyły dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Co prawda produkcja wzrosła tylko o 3,5% w skali roku. Jest to zdecydowanie mniej niż choćby jeszcze w miesiącach wiosennych, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że przykładowo w Niemczech produkcja spada w ujęciu rocznym, a polski wskaźnik PMI, czyli taki wskaźnik, który odpowiada, co sądzą o sytuacji menedżerowie, jest najważniejszy najniżej w tej dekadzie, to i tak taki wzrost produkcji można uznać za wynik naprawdę solidny. Jeszcze lepiej wyglądają dane o sprzedaży detalicznej. One wyglądały w październiku nieco lepiej niż spodziewał się rynek i tutaj mamy notujemy wzrost powyżej 4% w cenach stałych, czyli pomijając zmiany cen, ta sprzedaż w ostatnich miesiącach regularnie rośnie nieco powyżej 4% to jest znowu mniej niż w pierwszej połowie roku. Wtedy średni wzrost sprzedaży wyniósł 5,5%. Więc no różnica jest zauważalna, ale cały czas powyżej 4% wzrost można uznać za solidny. Co więcej, patrząc na rynek pracy, gdzie widzimy kontynuację. Dość szybkiego wzrostu funduszu płac, na co składa się wzrost wynagrodzeń o blisko 6% i wzrost zatrudnienia o nieco ponad 2% w sektorze przedsiębiorstw. Można mieć taką nadzieję podpartą liczbami, że. Ten wzrost sprzedaży, wzrost popytu konsumpcyjnego będzie utrzymany w kolejnych miesiącach, no bo mamy rekordowo niskie bezrobocie, mamy cały czas właśnie rosnące dochody. Trochę one zostały gdzieś tam nadwątlone przez odbicie inflacji, szczególnie ten wzrost cen żywności mógł niektórym gospodarstwom dać się we znaki, i stąd właśnie ten niższy wzrost sprzedaży, ale ponieważ nie oczekujemy jakiejś eksplozji inflacji w kolejnym roku, wydaje nam się, że. Ta konsumpcja prywatna powinna zostać w miarę solidna. To, co może nieco martwić, to dane o produkcji budowlano montażowej, które pokazały spadek ujęciu rocznym, a no ogólnie w tym roku budowlanka tak zwana wyglądała całkiem nieźle. No niewątpliwie gdyby okazało się, że ten sektor zaczyna się kurczyć, byłoby to taki trochę niespodziewany cios dla polskiej gospodarki, ale po jednym miesiącu danych takie wnioski byłyby przedwczesne.